W tym wideo opowiem Ci o ciekawej sytuacji, kiedy lekarz lub psycholog dał Ci szansę na powtórne badanie poprawkowe. No, nie wysłał od razu negatywnego orzeczenia do Wydziału Komunikacji, a Ty koniecznie chcesz odebrać papiery z tej placówki i dokończyć badanie gdzieś indziej. No, czy takie postępowanie ma jakieś szanse powodzenia? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Zacznę tradycyjnie od zapytania internauty. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy po negatywnym wyniku badań kierowców, które nie zostały jednak wysłane do Wydziału Komunikacji, ponieważ została mi dana możliwość poprawy w innym terminie, i czy jest możliwość zabrania przeze mnie tych dokumentów albo przeniesienia do innego ośrodka, aby tą poprawkę zdać w innym miejscu? No i odpowiadając na to pytanie, no, nie jest wprawdzie z opisu dla mnie jasne, czy są to badania lekarskie, czy psychologiczne, ale myślę, że zasada będzie tutaj podobna. No, sprawa by była banalnie prosta, jakbyś nie chciał odebrania tej dokumentacji. No, po prostu idziesz do drugiego ośrodka, robisz wszystko, co w Twojej mocy, przechodzisz te badania i jest cacy, czyli w jednym ośrodku sobie leżą badania, dokumentacja niedokończona, a Ty przechodzisz badania w drugim, otrzymujesz orzeczenie pozytywne i sobie tam zanosisz do Wydziału Komunikacji. Natomiast z tego opisu wynika jakaś taka bardziej skomplikowana sytuacja, być może jest ona powiązana ze skierowaniem, czyli jak, przykładowo, no, starosta skierował Cię na badania po alkoholu, skierowanie dostałeś tylko jedno. No, czy zakład pracy skierował Cię do jakiejś przychodni medycyny pracy, z którą ma umowę, i również skierowanie masz tylko jedno, które Ci zabrano w danej placówce. No i jeżeli przebadali Cię do końca w pełnym zakresie, no a Ty nagle przychodzisz ni z gruchy, ni z pietruchy wycofać te papiery, to naprawdę obawiam się sytuacji, że dostaniesz od razu orzeczenie negatywne i będzie po zawodach. No szczególnie, no jeżeli wszystkie badania zostały w sumie zrobione, czyli jest wpisane to gdzieś tam ten element, który był Twoją piętą achillesową, natomiast Ty nagle chcesz sobie tam zrobić coś innego. I aby było jasne, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, na przykład w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, czy w jakichś korporacyjnych przychodniach, gdzie tam trudno coś z lekarzem czy psychologiem ponegocjować. Czyli tutaj musisz, czy nawet możesz skorzystać z poprawki wyłącznie na miejscu, wyłącznie w tej przychodni. Natomiast nie wykluczam sytuacji takiej, że w małej pracowni psychologicznej, w gabinecie lekarskim, w prywatnym gabinecie lekarskim wycofanie dokumentów, wycofanie do jej dokumentacji jest możliwe. No, szczególnie jak tam badałeś się parę razy, znasz tego psychologa, znasz lekarza, no i tam jakoś coś możesz wypłakać. No, z drugiej strony, jeżeli poszli Ci tam na rękę wcześniej, no to czemu nie skorzystać z ich usługi i powtórnie, prawda, i się tam przebadać, dobadać, zrobić wszystko dobrze i też uzyskać orzeczenie pozytywne. Ale reasumując to wszystko, naprawdę głęboko zastanów się, gdzie chcesz skorzystać z danej usługi medycznej czy psychologicznej, szczególnie jak masz jakąś możliwość wyboru. No, wszelakie próby odkręcenia wyniku lub zmiany firmy z reguły się skończą nie po Twojej myśli, a o wyniku negatywnym informowany jest Wydział Komunikacji. No, oczywiście są sytuacje, że nie masz wyboru, bo na przykład firma ma umowę z medycyną pracy, no ale na przykład masz wybór odnośnie psychologów, czyli możesz pójść tutaj na badania psychologiczne, możesz pójść tam, także z reguły wieś gminna, że tak powiem, jest taka, gdzie najłatwiej, czy najszybciej się robi w danej pracowni. Natomiast najgorsze, co możesz zrobić, to jeżeli dostaniesz orzeczenie negatywne, pójść do innej pracowni, nie powiedzieć o tym orzeczeniu negatywnym, no i uzyskać jakimś cudem z datą, powiedzmy, późniejszą orzeczenie pozytywne. Od razu na kilometr śmierdzi to jakimś kombinatorstwem, Wydział Komunikacji zna się na takich rzeczach, oprze się na tym orzeczeniu negatywnym, no w najgorszym czy w najlepszym razie dla Ciebie skieruje Cię jeszcze do WOMP i zabiorą Ci prawo jazdy. To, co powiedziałem, wynika z jakiegoś mojego obecnego doświadczenia,
No ale ponieważ, pomimo nawet, że jestem lekarzem, specjalistą medycyny transportu, nie mam patentu na mądrości całego świata, no a jeżeli ty spotkałeś się z jakimś innym postępowaniem, koniecznie napisz to w komentarzach poniżej. No, być może komuś innemu pomoże to podjąć jakąś decyzję. Wiesz dobrze, że przejście badań dla kierowców jest bardzo poważną sprawą, od której często, gęsto zależy twoja przyszłość. Nawet nie muszę mówić tobie, że bez prawka nie masz szans na obecnym rynku pracy. Jeżeli ci to wideo się podobało, daj oczywiście lajka, daj kciuka. No, jak ci w czymś pomogło, to masz moje osobiste pozwolenie na udostępnienie jego w jakimś innym miejscu, na Facebooku czy na jakimś swoim forum. Oczywiście, jak zwykle, najwięcej tutaj dyskusji jest na moim blogu, czy w sumie na moich blogach badania lekarskie kierowców.pl, psychotesty kierowców.pl, gdzie ciebie serdecznie zapraszam. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w następnym wideo i radzę ci, jeżeli podchodzisz do badań lekarskich i psychologicznych, nie zlekceważ ich, weź okulary, przyjdź wypoczęty, nie po szychcie, nie po jakichś kilkudziesięciu godzinach jazdy, nie po jakichś zdarzeniach typu pogrzeb czy jakieś inne nieszczęścia w rodzinie. Po prostu przyjdź przygotowanym, bo nie zawsze ktoś ci da drugą szansę.